Na dzień przed piecyniem mama przynosiła mokę z kumory i stawiała koło pieca, co by była ciepło, no by jutro nie wyszedł z okalec. W nieckach rozrobiała zocynkę, a jak zocyn wyrósł, wtedy wyrobiała ciasto w dębowy dziesce, co stała w ciepłym miejscu przy piecu, co by ciasto pięknie wyrosło. Jak ciasto serosło, wtedy mama poleła w piecu. Drzewo do polenia musiało być suchiutkie i liściaste. Do rozgrzebywania palących się węgli z drzewa była kociuga. Piec nagrzewał się ze trzy, cztery godziny, a był taki szyber do regulowania płomieni. W tym czasie ciasto już wyrosło. Tero w nieckach mama robiła łokrąglutkie bochenki. Takich bochenków było z łosiem na cały tydzień po jednym i jest trzeba się było z kim podzielić. Cegły w piecu już są białe, to znaczy, że dobrze się nagrzały. Tero trzeba wymieść niewypolone węgle, no i są pierw kodziugą, a nacisto mokrym łachem na długim kiju i już można było wkładać odpowiednio wyrośnięte bochenki chleb w piecu trzymany był od godziny do półtory jak już był w somros mama wyciągała go drewnianą łopatą z pieca i kładła na ławie przy piecu — Muszę wam się przyznać, że ja swoje lata już mam, ale nie naucałam się piec takiego chleba, jaki piekła moja mama. Taki chleb gorący, prosto z pieca smakował najlepiej. Ale mama no zgunięła, co by nos brzuchy nie bolały. Ale jak wystyk, to mogliśmy jeść dosyta. Choć nigdy nam chleba nie brakowało, ale najlepszy był świeziutki, bo jak miał porę dni, to już nie był taki chrupiący i nie pochnieł, tak jak wyjęty prosto z pieca. Jedno z nos wolało jeść z masłem, drugie z mlekiem, jedno chciało piętkę, drugie kromkę ze środka, trzecie same skórkę. A o ośrodkę, ale syćkim starceło. Jo no i lepiej lubiałam chleb ze śmietaną i z cukrem. Czasami po wyjęciu chleba z pieca mama wkładała oskrobane zmioki na taki blasce do piecynio. Siedziały tam więcej jak godzinę, ale po wyjęciu były to no i lepsze zmioki, jakie się wtedy jodało. Smak tych chrupiących skórki pamiętam do dzisiaj.